Rzecz model mnie łeb boli. Ona, woda potrzebna. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Okiem komentatora, odcinek 54. Pierwszy dzień stycznia. O rok starsi. Okiem czego? Okiem komentatora. Komentatora. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w 2024 roku. O matko, znowu starszy rok. Chyba yes. Ty. No ja na pewno, no ja nie wiem jak wy, no, ale ja już się czuję gorzej. Dojrzalsi. W plecach mnie na... I tak dalej, i tak dalej. Proszę a Państwa, na udach dostałeś wysypki. To co? To po wizycie u Harego z Tybetu. Nie, to... Nie to co mówisz, że się jakoś uda? Dzień dobry Państwu, witamy. Program Okiem Komentatora. Dzisiaj razem ze mną Wojtek Kuchta, spółdzielnia Speaker. Jest ciężko, ale jesteśmy z wami. Po świętach ważę już 126 kg, w związku z czym będę grał prawdopodobnie na filarze młyna niedługo w Rubę. Dobra. Robert Śliski, Radio Gdańsk. Witam serdecznie, będę grał na nerwach. Nic się nie zmieniło. Jaszek Korczyński. Dobry wieczór, a ja będę grał w grę. Ale jaką? Nie ma znaczenia. Tomb Raider! Tomb Raider. No i okej. Okay. Nie, dobra, kumam o co chodzi. No i Paweł Oldi, witam was serdecznie. Ten program dzisiaj tak naprawdę zrobiliśmy tylko i wyłącznie po to, żeby cały czas utrzymać tradycję, że Okiem Komentatora nadal leci, a nie żebyśmy robimy jakąś przerwę długą. Wystarczy, że odpuściliśmy święta. Pierwszy dzień tak, święta. No ale to 25 był, to naprawdę byłoby ciężko, nie? No ale my się spotkaliśmy tego 25 redakcyjnie i życzyliśmy no sobie tam była poważna dyskusja. Tak. Było ciężko, a dzisiaj to jest lekko. Tak. No ja tego nie pamiętam i to pewnie o to chodzi. No właśnie, nie? A my pamiętamy. Czyli dobrze było. Tak, było dobrze. Spotykamy się dzisiaj, żeby sobie podsumować szybciutko ten 2024 rok. Wezmę udział. Tak. Już chcesz 24 podsumować? Szybko. Trzeci. Wizjoner. Też się napiję jednak. No powiem ci, jeszcze mi 1 stycznia nikt nie zachęcał do tego, żeby podsumować już tego roku, no, który właśnie się zaczyna. Trzeba pochwalić Marka. Marek, zobaczcie jaki zrobił nam grafiki, wszystko. Zobaczcie jak tu pięknie śnieżek pruszy. Oje, no, zobacz. Bo Marek śniegu jest... chyba nie ma za oknem, ale jest tu. Bo Marek jest wśród realizatorów DBSiak. No i my jakoś tak ubrani adekwatnie do... Oprócz ciebie. Tego śniegu. Ja mu jeszcze gorąco po Sylwestrze. Freestyle'owców. Jak po Sylwestrze? To jest 16, 18, 25 godzina jego imprezy Sylwestra. Zaczął na pasterce. Zaczął na pasterce, jeszcze nie skończył. Jakie tak, po. Tak, tak, dokładnie. No dlatego dobra, ma notatki, a my z głowy świeżo się umysł. Nawet dwie. Dobra, panowie, zaczynamy od czegoś nieoczywistego. Tak, to jest 2024. Tak, podsumujmy ten ostatni rok i zaczniemy od piłki nożnej. Wojtek jako pierwszy. A daj tą grafikę, co mówisz, że masz. Którą? No, tą podsumowującą. Zgubiłem. Zgubiłem. No, jak się potrafiłem? Zgubiłeś, no. No co można powiedzieć? A portfel masz telefon? Nie wiem. Końcówka, no bo gramy systemem jesień i wiosna, a więc no końcówka sezonu była słaba, Lechia spadła, Arkania awansowała. Zimujemy teraz, jeśli chodzi o tą ligę, na niezłych pozycjach w pierwszej lidze, ale nie na takich, na jakich byśmy chcieli, żeby tam było zimowane, żeby obydwie były zajmowane przez drużyny z Pomorza. Chojniczanka tam jakoś sobie też radzi i Radunia w drugiej lidze walczą i mamy nadzieję, że co najmniej jedna z tych drużyn awansuje, a bezpośrednio a druga będzie walczyła w barażach. A niżej noc ciężka sytuacja w trzeciej lidze, szczególnie w Starogardzie i w Gniewinie. A w niższych ligach, no to wiadomo, walka. Czekają na to, co się stanie w trzeciej lidze. Tak jest. To takie krótkie podsumowanie, gdyż krótko. Ale to na plus czy na minus? Mówił. No Paweł, no jeżeli Lechia spadła, a Arka nie awansowała, no to chyba na minus. A później kolejne pół sezonu na lekki plusik, więc delikatny minus bym powiedział. Dobry. No ja z Lechią mam problem, jeśli chodzi o jednoznaczną ocenę, czy to jest plus czy minus, bo gdyby się utrzymali, nie wiem co by się stało w tym klubie, może by się nic nie stało, no zaszła pewna rewolucja,
czy w dobrym kierunku to idzie, to pewnie się wkrótce przekonamy. Natomiast jeżeli rok 2023 w pierwszej lidze Lechia kończy na trzecim miejscu, mając 2 punkty straty do lidera, którym jest Gdyńska Arka, to znaczy, że dzieje się dobrze. Może jeszcze nie bardzo dobrze, bo stracone punkty w Lublinie mogły być jeszcze lepiej na zamknięcie tego kalendarzowego roku. Ale wcale nie jestem przekonany, czy gdyby się jakimś cudem utrzymali, czy dziś w Lechii działoby się lepiej niż teraz. Może czasami trzeba jednak rąbnąć tę ligę w dół, a ta jesień i kawałek zimy 2023 pokazały, że chyba idzie to w dobrym kierunku. Pamiętajmy, że zespół był trochę jednak przetrzebiony kontuzjami. Przerwa zimowa to jest też świetny czas, żeby zawodnicy wrócili do zdrowia, wrócili do formy. Praktycznie pół rundy Lechia grała bez człowieka, który był numerem 1, jeśli chodzi o zadania ofensywne i strzelanie bramek. I ten układ sił musiał wyglądać troszeczkę inaczej. Arka robi swoje, więc jeśli chodzi o pierwszą ligę, to nie mam powodu do niepokoju, jeżeli za kilka miesięcy będziemy mogli stwierdzić, że obie drużyny są w ekstraklasie. Nawet jeśli nie bezpośrednio, to ta formuła barażowa pozwala wskoczyć, nawet zajmując 6. miejsce po rundzie zasadniczej. No to jest okej, więc w Arce na pewno rozczarowanie brakiem awansu, ale dziś są liderem. W Lechii ogromne rozczarowanie spadkiem, ale dziś jest to miejsce, które też niczego nie wyklucza, więc druga połowa roku uważam, że bardziej na plus niż ten minus, jeśli chodzi o pierwszą połowę. W przypadku Arki na pewno, w przypadku Lechii być może. To jest na pewno ciekawe, co Robert mówił, ale ja dziś nie przyswajam tej wiedzy. Natomiast... Ja w nowy rok pracuję, więc to nie jest tak, że ja nie musiałem być od wczesnych godzin porannych w formie. No właśnie. No, taka robota. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem dodać. O 9. Żeby pewnej tradycji stało się zadość, zgadzam się z Robertem. I tak wchodzimy w nowy rok, ale z starymi dobrymi zwyczajami. No, a Chojniczanka... Całkiem okej. Okay. Ja myślę, że tam jest... dobrze to wygląda. Pewnie Radunia być, szczerze, Radunia też nieźle. Bardzo dobrze. Radunia jest moim zdaniem jedną z rewelacji, jeśli chodzi o... Co wy zrobiliście? To na Sylwestrze. Którędy wracałeś? Przez krzaki. No, skoczył na Zoję. I tam no, disco. Ja ci wypiję, żebyś tamtędy nie szedł. No. Tak się kończy. Nie jest źle, aczkolwiek no, nie ma też nic fajnego, jeżeli pomoże duże województwo, duże tradycje, jednak kończy 2023 rok bez drużyny w ekstraklasie. No mamy nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Jasiek? No z tych niższych lig, na przykład nie, z trzeciej. Jasiek, jak w Radujka Szebel? Mój największy plus i największy minus. Mój największy plus o piłkę nożną, no to wydaje mi się, że mimo wszystko ta Radunia, ale też jakby popatrzeć na tą trzecią ligę, to chyba największym plusem jest Gdynia, bo w tamtym sezonie też blisko tego awansu troszkę zabrakło mimo wszystko, ale jako Beniaminek ten sezon poprzedni, pierwszy w trzeciej lidze, no to naprawdę wielkie gratulacje. Szkoda, że się nie udało, ale też no nie oszukujmy się. Trzecia liga jest z takimi rozgrywkami, gdzie no zagrząść w tym trzecioligowym towarzystwie jest bardzo łatwo, bo bardzo dużo drużyn, bo to chyba około 20, o ile się nie mylę, no a tylko jedna drużyna wchodzi, więc mimo wszystko zajęcie bodajże to było 4. miejsce, też z niewielką przewagą, znaczy niewielką stratą do Olimpii Grudziądz, która awansowała. Potem ta końcówka sezonu troszkę gorsza. No i w tym sezonie no, można powiedzieć trochę gorzej, ale mimo wszystko gdzieś tam te aspiracje pewnie są, żeby być wyżej. Jest jeszcze Kartuzia w tej trzeciej lidze, ale na pewno myślę, że po tej przerwie zimowej Gdynia wejdzie troszkę wyżej, gdzieś tam też może zahaczy o te 4., może 5. miejsce. No i tak jak już wcześniej Robert wspominał, no Radunia zdecydowanie ta też poprzedni sezon, powiedzmy ta wiosna 2023, gdzie no Radunia się broniła przed spadkiem, teraz prawdziwa rewelacja, 4. miejsce. No i tu chyba można powiedzieć otwarcie, że Radunia
może się bić o awans w tym 2024, no i tego przede wszystkim im życzymy. Tak jest, przechodzimy do koszykówki. Wojt, ulubiony spot 50 na 50 mogłeś grać w NBA. Ale nie zagrałem. Robert. Dobrze, ja nie zagrałem. Niech NBA żałuje. No tak jest. To już jest ich problem. No co, no chyba wiemy, kto jest największym rozczarowaniem, jeśli chodzi o koszykówkę w końcówce 2023 roku. Nie wiem, czemu patrzysz na mnie. Bo zadałeś pytanie, więc z grzeczności patrzę na zadającego. W ten sposób odbieram. A ja jakby z sympatią zerkam w stronę Słupska. Grupa Siedleccy Czarni, czyli od początku istnienia tego programu mój faworyt do zajęcia najwyższego miejsca spośród pomorskich drużyn w tej lidze. Trzymamy kciuki za wszystkich, bo fajna jest ta liga i przyzwyczailiśmy się do tego, że kilka jednak meczów derbowych w sezonie na Pomorzu musi być, bo pewnie tak samo jest traktowany wyjazd do Słupska, czy w momencie, kiedy Czarni przyjeżdżają do którejś z trójmiejskich drużyn. Oby nam ten Toruń przestał twardopiernikowo uwierać. I zmieniał nazwę w końcu, może będzie lepiej. No i ten Anwil, który jest tak bardzo poza zasięgiem, tak mocno odjechali tej lidze, więc myślę, że te mecze właśnie z Włocławkiem będą meczami, które będą w nowym roku wzbudzać emocje. Z optymizmem patrzę, choć z niepokojem patrzę na ostatnie miejsce w tabeli i czekamy. Wyplątałem się. Jasiek, a patrząc jeszcze nawet niżej, nie? Pierwsza liga, Decka Pelplin, też całkiem nieźle. No w pierwszej lidze tak, Decka Pelplin zdecydowanie wydaje mi się, że powyżej oczekiwań, chociaż ta końcówka roku też troszkę zastój, jeśli chodzi o drużynę Dariusza Kaszowskiego, ale no mamy też SKS Starogard Gdański, który zawsze praktycznie w tej pierwszej lidze jest faworytem do awansu, no i w tym roku na pewno też będzie się biło ten awans do ekstraklasy, no bo przecież pamiętamy, jak w Starogardzie była naprawdę bardzo fajna koszykówka na tym ekstraklasowym poziomie i na pewno tego brakuje, a hala w Starogardzie też pamięta te trybuny pełne, gdzie pękały w szwach, a przyjeżdżały najlepsze ekipy z Polski i też nie potrafiły sobie poradzić ze Starogardem Gdańskim. No też wracając jeszcze tutaj do drużyny ze Słupska, wydaje mi się, że po tym fatalnym początku sezonu, gdzie Czarni rzeczywiście tam szurali po tym dole tabeli, no Mantas Czesnawski, trener drużyny Czarny, się obronił, bo było bardzo dużo takich głosów, żeby trenera zwolnić, podziękować mu za jego pracę, a mimo wszystko prezes Jankowski pozostawił trenera Mantasa na stanowisku i ta drużyna też zaczęła grać. Przede wszystkim najważniejsze chyba były to przełamanie się z najlepszymi drużynami, bo były zwycięstwo i ze Śląskiem Wrocław, i z Kingiem Szczecin, także naprawdę z czołówką, jeśli chodzi o Orlen Basket League. I to no tak i chyba teraz dwa z rzędu, nie? Po drugim dokładnie, załatwili. Tak, najpierw był właśnie chyba Śląsk, potem Szczecin właśnie chyba nawet na wyjeździe. No więc to naprawdę wydaje mi się, że Słupsk też szczególnie, że teraz jeszcze został pozyskany pod koniec roku nowy zawodnik, nowy rozgrywający, który też w pierwszym meczu zagrał naprawdę fajne spotkanie. Wydaje mi się, że to będzie iść tylko lepiej. No i też nie możemy zapominać o Treflu, który też pod koniec tego roku złapał niesamowitą serię. Teraz jeszcze tam w ostatniej, przedostatniej kolejce z Gliwicami została ta seria przerwana. Teraz mają drugie miejsce w lidze. No ale też nie możemy zapominać o tym, że w lutym został zdobyty Puchar Polski. To też jest na pewno sukces, o którym warto wspomnieć. No a Arka, no to już tak naprawdę nie wiadomo za bardzo, co o tym myśleć, bo też ten polski projekt trenera Wychawskiego, który wydaje mi się, że też powoli sobie, tak lekko mówiąc, nie radzi z tym projektem, no bo też wiadomo, sytuacja z Bartkiem Wołoszynem, który na początku sezonu został odsunięty od drużyny. Potem, jak się zaczęło, powiedzmy, palić, jeśli chodzi o miejsce w tabeli, został przywrócony. No i tak naprawdę całą grę ciągnie Andrzej Pluta. Chciałem wspomnieć o Bryce Alfordzie, który przyszedł i tak naprawdę z miejsca stał się też najlepszym zawodnikiem drużyny, ale wydaje mi się, że czegoś tutaj brakuje. No, ale mamy nadzieję, że jednak się uda się utrzymać, no bo miejsce do spadku tylko jedno, a chętnych mimo wszystko, żeby się utrzymać, jest wielu, ale są drużyny, które są w zasięgu. No Zastal, Sokół Łańcut,
Dziki Warszawa. To są na pewno drużyny, z którymi Arka może wygrać i trzeba z tymi drużynami wygrać, jeśli chce się liczyć jeszcze w Orlen Basket Lidze. Piłka ręczna, Wojtek. No piłka ręczna, no, jeśli chodzi o panów, to Wybrzeże no, zdecydowanie poniżej oczekiwań. Smutny koniec roku, a początek roku był, przypomnę, bardzo wesoły, radosny, dużo zwycięstw, wysokie miejsce na koniec poprzedniego sezonu. Później przerwa ta letnia, wakacyjna. No i później coś się zacięło w tej maszynie. Minimalne zmiany w składzie. Ważne zmiany, no bo odeszli Wałach i Kosmala, zawodnicy kluczowi. No ale czy na tyle kluczowi, żeby było aż tak źle, jak jest teraz w tabeli? Nie wiem, nie jestem, nie czuję się na siłach, żeby to oceniać. W każdym razie, jaki koń jest, każdy widzi, no jest źle, no i wierzymy, że będzie lepiej, bo musi być lepiej i nie ma innego wyjścia. MMTS Kwidzyn całkiem nieźle to wygląda. Myślę, że też troszeczkę chcieli być wyżej w tabeli, ale nie jest powiedziane, że na koniec sezonu nie będą. Przypomnę, że od tego sezonu wracają playoffy, więc ósme miejsce daje jeszcze szansę do walki o mistrzostwo nawet, teoretycznie przynajmniej. Natomiast poziom niżej w lidze centralnej całkiem nieźle sobie radzi KPR Autoinwest Żukowo. No i to było na tyle. Jeśli chodzi o panie, no to też nie jest najgorzej, powiedzmy sobie. Tak, no SPR Gdynia przede wszystkim. Dokładnie, bardzo długa pasa meczów wygranych. Pod koniec dopiero dziewczyny przegrały i sam Bodczew też, tak, górna część tabeli, więc też jest gdzieś walka. Jeśli chodzi o panie, też nie jest źle. No gdzieś tym właśnie takim tą łyżką dziegciu w beczce miodu jest postawa Wybrzeża, ale wierzę głęboko, że jak spotkamy się tu po sezonie, to będziemy wtedy mówili, jak oni to zrobili. Początek sezonu 23-24, taki słaby. Przedostatnie miejsce w tabeli przed przerwą świąteczną, a później ta seria zwycięstw, jak poskoczyli w tej tabeli. Szkoda, że nie grali tak od początku, ale i tak dobrze zagrali w tym sezonie. Tak będziemy mówili, prawda? Wierzymy w to? No wierzymy, czy tak będziemy mówili? Tak będziemy, wierzymy, że tak będziemy mówili. Fajnie by było. Fajnie no jeszcze by było. Wracając do Wybrzeża, to już też po tym ostatnim meczu z Legionowem się pojawiły takie szydercze głosy wśród kibiców, że w następnym sezonie derby w lidze centralnej Wybrzeże z Żukowem. No mamy nadzieję, że te derby, jeśli już będą, no to w Ekstraklasie. No chociaż drużyna z Żukowa raczej większych szans na ten awans nie ma, no bo też tam jest Śląsk-Wrocław, który sobie komplet zwycięstw bardzo dobrze, no i ta strata do tego lidera jest duża, ale mimo wszystko... Ale jedna drużyna awansuje? Tak. Ale mimo wszystko ta jakby różnica między drużynami z podium nie jest jakaś wielka, więc można też powalczyć o jakiś fajny wynik, no i może gdzieś tam, bo chyba też z miejsca drugiego lub trzeciego, właśnie nie wiem, czy chyba z drugiego, są jakieś też takie baraże o mecz właśnie... Baraże o wejście do tej Orlen Superligi, ale to też nie jestem pewien. Ale wydaje mi się, że drugi zespół jeszcze ma tam jakieś szanse na ten awans. Więc może to drugie miejsce się uda i Wybrzeże przede wszystkim się utrzyma, no bo to jest chyba najważniejsza kwestia, jeśli chodzi o piłkę ręczną na Pomorzu. Albo się uda, albo się nie uda, jak mawiał trener Łazarek, którego pożegnaliśmy w 2023 roku. Ja nie jestem przekonany, czy w Żukowie jest takie ciśnienie, żeby grać w najwyższej lidze rozgrywkowej, czy tam infrastruktura, drużyna, gmina, władze, potencjalni sponsorzy, czy tam jest parcie, bo to ja zawsze o tym mówię, że w takich ośrodkach, w których nie ma 100% przekonania. Zdówko. Po Sylwestrze, przepraszam. Zacząłem tylko mówić, już po prostu, Kira, że prawda. Na zdrowie. Dziękuję. Pomyślności w nowym roku. Dziękuję, panowie. Nie jestem przekonany, czy w takich ośrodkach, gdzie na pewno jest ten fokus na grę, czy warto na siłę awansować i potem z nożem na gardle walczyć o utrzymanie i to są jednak dużo większe pieniądze potrzebne do tego, żeby grać w tej Superlidze, jakkolwiek ona by się nie nazywała. Czy dla takiego Żukowa nie jest jednak lepszym scenariuszem grać sobie w czołówce tego zaplecza Ekstraligi? Natomiast jeśli chodzi o Wybrzeże, no to właściwie jak sobie myślę o naszych spotkaniach tu w programie Okiem Komentatora, no to przez całą jesień, przez całą końcówkę 2023 roku chyba nad żadnym klubem i nad żadną drużyną nie pochwalaliśmy się z taką troską w żadnej dyscyplinie,
jak nad piłkarzami ręcznymi, bo odnosząc się do tego, o czym mówił Wojtek, no to początek roku znakomity, podniósł poprzeczkę i nasze apetyty również. Czyli właściwie mamy trochę odwrotnie niż z Lechią, która gdzieś tam miała ten sezon, o którym mówiliśmy, że powinno się zacząć obiecująco, bo wcześniej były puchary, skończyło się spadkiem. Tu oczywiście nie bierzemy pod uwagę takiego scenariusza, ale czasami jedna połowa roku do drugiej połowy roku jak ogień i woda. O wszystkich zmianach, o których mówił Wojtek, chyba ominęliśmy kwestię zmiany szkoleniowca, bo w tej chwili drużynę prowadzi były selekcjoner, co też powinno dawać nadzieję na to, że te zmiany nastąpią i pewnie nastąpią, bo no w trudnym momencie trener przejął drużynę i ta passa się kontynuowała. Jak się widzieliśmy 2 tygodnie temu w programie, to było świeżo po kolejnej porażce jedną bramką, która, jak już ustaliliśmy, boli najbardziej, szczególnie jeżeli to jest któryś, kurczę, mecz przegrany tą jedną bramką. Czyli będziesz wydaje kurczę? Się, że... Tak. Dobra, okej. Możemy podnieść słupki, jeżeli jest takie życzenie prowadzącego. Zostawiamy tak, jak jest. Zostawiamy tak, jak jest. Więc jakby wierzę, że ten okres świąteczno-noworoczno-reprezentacyjno-turniejowy, kilka tygodni przerwy od rozgrywek ligowych, mogą tylko i wyłącznie pomóc i zobaczymy odmienione wybrzeże za kilka tygodni. Czekamy. Siatkówka. No siatkówka, przede wszystkim Tref Gdańsk, no to wydaje mi się, że na duży plus. No wiem, że przede wszystkim Tref Gdańsk, na najwyżej, no. W tamtym sezonie 6. miejsce, no wiadomo, trafili się szatkarze Trefla, trafili w playoffach na Jastrzębski Węgiel, no czyli jedną z najlepszych drużyn w Europie. A do tej pory ten sezon, no to naprawdę też wynik ponad stan, bo też był w naszym studiu prezes Darek Gadomski, który też mówił o tym budżecie, że to jest tak naprawdę, jeśli chodzi o finanse, 10-11 drużyna w lidze, a jak się popatrzy na tabelę, no to jest o wiele lepiej i mamy nadzieję, że tak będzie dalej, bo też ten skład może nie jest z jakimiś wielkimi gwiazdami, ale mimo wszystko potrafią wygrać z Aksą, potrafią wygrać z innymi drużynami, no też były jakieś takie małe wpadki, powiedzmy, przynajmniej z tą Stalą Nysa. Ale no wiadomo, nie będziemy wygrywać cały czas, porażki też muszą być i te porażki, które były na początku sezonu, no to chyba były mimo wszystko wliczone w koszta i mamy nadzieję, że już takich wpadek jak z tą Nysą nie będzie. No idąc też do siatkówki kobiet... Jeszcze muszę ci przerwać. Co się dzieje? Zerkam tam na ten akurat profil, jak ci Marek pokazuje, ale ty schudłeś. Właśnie dziwne, bo to przez święta raczej przytyłem, a nie... Właśnie coś nieobficie było. Bo Marek mówił, że przyszła jakaś wąskokątna obiektywowa kamera. Chciałem powiedzieć, że jakiś sprzęt specjalistyczny załatwił. Nie, że... Sylwester. Ale to, żeby aż tak poszło w dół, to bez przesady. A wy nie wiedzieliście, że Jasiu Break Dance'a tańczy? Taniec na głowie. Dawaj! No, dzisiaj już nie, dajcie mu spokój. Była szansa, żeby mnie wzięli do Tańca z Gwiazdami. Ja chciałem, oni nie chcieli. Tak jak Wojtek z NBA. No. Tak jest. Okay, było parę kandydatów. Nie przeszkadza. Mów tak, nie, no w ogóle nie przeszkadza. Nie, w ogóle nie przeszkodziłeś w połowie zdania, nie przerwałeś mu wątku. On nie wie, o czym mówił. Ja miałem myśli, musiałem powiedzieć, bo zapomniałbym zaraz o tym. No. No chciałem po prostu komplement. Wybacz mu. Schudłem, no, wybacz mu. Prawie ci wyszło. Mocne wyjście w nowy rok, panowie. No, ale jeszcze wracając, bo jest też siatkówka kobiet w drugiej lidze, no to... A nie da się wybić rytmu, zobaczcie, leci dalej. Też jest naprawdę dobrze, no bo Gdynia i AZS Uniwersytet Gdański gdzieś tam w czołówce tej drugiej ligi kobiet. No, Uniwersytet jak dobrze zaczął poprzedni, znaczy trwający sezon, no w poprzednim też była próba tego awansu do pierwszej ligi, w turnieju półfinałowym się to nie udało. No AZS zaczął naprawdę bardzo dobrze ten sezon, no ale gdzieś tam pod koniec roku też się pojawiły różne problemy, czy to ze składem, jakieś choroby, też tam przekładanie różnych meczów, mówiliśmy o tym w programach i no troszkę ta forma podupadła, a Gdynia wydaje mi się, że tak z kolejki na kolejkę radzi sobie coraz lepiej, bo też już w tabeli to jest miejsce trzecie, na czwartym jest AZS. Więc być może w tym sezonie to Gdynia będzie drużyną, która sobie będzie radzić, powiedzmy, lepiej, ale oczywiście trzymamy kciuki za obydwie drużyny.
No i przede wszystkim czekamy też na kolejną drużynę w pierwszej lidze, no bo jest ta Stężyca, która radzi sobie powiedzmy w kratkę, raz gdzieś tam wygrywa, raz przegrywa. No i jest na pewno gdzieś tam szansa do tego, żeby wrócić gdzieś tam z jakąś pomorską drużyną do pierwszej ligi. No szczególnie też Gdynia, no bo to nie oszukujmy się, klub z wielkimi tradycjami, z historią. No taki powrót na powiedzmy na te siatkarskie salony, no bo pierwsza liga to już też nie są przelewki, to by było coś fantastycznego. Mamy jeszcze 4 minuty programu, musimy zdążyć na taksówkę, więc panowie siatkówkę już odpuszczę. A to ty odpuszczę. Nie prowadzisz dzisiaj? Nie, ty prowadzisz program, taksówkę. Hokeju warto. Tak, właśnie 4 minuty mamy, więc może poświęcimy jeszcze na 2 spoty, które tutaj na Pomorzu znaczą sporo. Czyli hokej i rugby, wydaje mi się. To są 2 takie spoty, gdzie tutaj dzieje się dużo. Panowie, podsumowanie. To Robert hokej, ja rugby. Nie, to odwrotnie. Tak? No to będzie. Nie, no hokej, nie, no, fajny sport, szybki hokej, dlatego mój szybki kolega Robert opowie o nim. Nie no, odbudowujemy szybki wspólnymi... Szybki to był wczoraj przy barze. Odbudowujemy... To prawda. No, tak, tam były ślizgi też. Eliminacyjne chyba. Odbudowujemy gdański hokej wbrew... My. Wbrew, my zaczęliśmy. Wbrew siłom. Nie, nie my jako my. My, my też! Nie, no my też! My też. My też. My jako my. Jako ludzie, którzy nie mogą się pogodzić i się nie pogodzą z tym, że w Gdańsku hokej miałby z tej mapy zniknąć. Świetny projekt. Fudokogas Oliwia Gdańsk. Budowany systemowo od samego początku. Właściwie o każdej ważnej dyscyplinie możemy powiedzieć, że reprezentant był w 2023 roku w naszym programie, więc mogliśmy trochę informacji zdobyć u źródeł. Józef Witek, Krzysztof Leman, goście po prostu postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Doświadczeni w pracy z młodzieżą i potem jakoś tak niezauważalnie nagle zrodziła się z tego fajna drużyna seniorska, choć oparta na bardzo młodych zawodnikach. Pewnie przez wielu skazywana na bycie chłopcem do bicia w tej lidze. Wcale niekoniecznie wypełniona hala Oliwia, oczywiście nie w takim znaczeniu full pod korek, tylko właściwie na tyle, większości meczy, tyle ile można było wpuścić kibiców, to wchodzili. Jest doping, jest pewna społeczność, która buduje się wokół tego nowego projektu. Zobaczymy, jak będzie wyglądał początek tego nowego roku. Nie ma się co podpalać, ja z dużym spokojem patrzę na to jako na projekt długofalowy. Nie dajmy się zwariować, idzie to dobrze swoim spokojnym torem. Trzymam kciuki, z życzliwością obserwuję i zerkam. A panie? A panie jak zwykle robią swoje. Wiecie, to tak jak kiedyś chyba Lineker powiedział o piłce, że kto by z kim nie grał, to i tak wygrają Niemcy. To w hokeju kobiecym w Polsce jest tak, że kto by się z kim nie bił, to prawdopodobnie Gdańsk zagra z Bytomiem w finale. Oczywiście nie musi tak być, bo tam od czasu do czasu jest jakaś domieszka paliwa. Czas naprzód, tak? Janów. Tak, tak. To nie jest ta piłka ręczna, gdzie Płock z Kielcami, a realna walka jest tylko i wyłącznie o trzecie miejsce, ale no tutaj zawsze będzie walka o medale w Gdańsku i mam nadzieję, że ta tradycja zostanie podtrzymana i że skończy się to medalem. Chcielibyśmy, żeby złotym. O hokeistki jestem spokojny. No w drugiej lidze też jest drużyna, praktycznie lider drugiej ligi, to jest Fuela OHT Gdańsk. To też są hokeiści, którzy praktycznie chyba też bez porażki radzą sobie w drugiej lidze północnej. Właśnie widzę, że pierwszy raz chyba słyszysz o takiej drużynie. Nie, Karolek chyba na bramce gra. Tak. Karolka nie znasz akurat. Ale też być może gdzieś tam ten awans innej gdańskiej drużyny w hokeju też będzie faktem. No i na to liczymy, że nie tylko Fudeko i Stoczniowiec, ale gdzie grają? Też na hali Oliwia. Paweł, to ma ten dowcip ostry, co dzisiaj? Chciałeś, żeby grali na placu zebrań ludowych podpalone? Nie, w Brzezie na stadionie letnim. Nie, w tej nowej hali zbudowanej tam, co... Tak, na Ujeścisku. Ale tak realnie rzecz biorąc, to bałbym się, gdyby awansowali do pierwszej ligi i 3 drużyny już z tej ligi takiej poważniejszej musiałyby się w tej hali Oliwia jakoś podzielić, znając realia hali Oliwia, więc... Prawda. Dobre. Ciekawie by było, od rugby. Zacznijmy może od pań. Jak wiadomo, od wielu lat fala sukcesów, jeśli chodzi o reprezentację Polski, która jest jednocześnie falą sukcesów pomorskiego rugby, bo drużyna jest oparta na zawodniczkach z Gdańska, z biało-zielonych ladies. Sztab trenerski także z Gdańska.
No i co, na arenie międzynarodowej panie zagrają w turnieju, jak my to zawsze mówimy, repasaże, baraże. Mają szansę awansować na olimpiadę, czego im życzymy. W lidze komplet zwycięstw, co jest o tyle ważne, że przypominam, iż Paweł obiecał, że jeżeli nie przegrają żadnego meczu, to przyjdzie do nich na trening ze skrzynką piwa, a my to nagramy. Ale już tą skrzynkę piwa wczoraj sam wypiłeś. Po meczu. To nie ma znaczenia. Zachować, że już stoi pusta. Nikt ci nie mówi, że masz tę skrzynkę kupić 30 grudnia. Tak. Nie, reaktywacja. A propos tego, to obiecuję, że jeżeli do końca dziewczyny wygrają wszystkie mecze, to przyniosę, ale w dniu, kiedy będą świętować mistrzostwo. Aha, no jasne. A jak to będzie na wyjeździe? Nie, pojedziesz. Ostatni turniej ma być w Gdańsku, z tego co słyszałem. Okej. Okay. Reaktywowana sekcja w Arce Gdynia, też coraz lepiej sobie tam radzą zawodniczki. Zaczną do kwietrza i nie, bo teraz to jest Ekstraliga. Tak. Coraz lepiej sobie radzą. Może coraz jak ja się douczyłem tego. Natomiast jeśli chodzi o panów, no tutaj jest sytuacja taka, że Ogniwo na drugim miejscu w tabeli za rewelacją sezonu, za Juwenią Kraków, która ma komplet zwycięstw. No zobaczymy, jak będzie wiosna wyglądała, bo wiadomo, że w Ekstralidze Rugby wśród panów zawsze na wiosnę są jakieś wzmocnienia z zagranicy i czasem dwa takie jakieś duże nazwiska dobre mogą sporo zmienić i namieszać w tabeli, czego przykładem jest Gdańska Lechia. Pojawił się tam Denzo Brewer, który nie grał w pierwszych chyba dwóch meczach, a wykopał punktów na tyle dużo, że jest drugim punktującym w Ekstralidze. Zawodnik bardzo dobry, który kopie z każdej pozycji na boisku, z każdej odległości i większość tego kopie celnie, także Lechia ma dziesiątkę bardzo dobrą i nie pokazuje tego zupełnie miejsce w tabeli, bo mogła być Lechia co najmniej o jedno, dwa miejsca wyżej, ale jak mówią zawodnicy Lechii, nie spisują tego sezonu na straty, będą jeszcze starali się walczyć, żeby dobić do czwartego miejsca, które da grę w małym finale. W meczu o brązowy medal. Zobaczymy, życzymy powodzenia. Gdyńska Arka, było tam trochę zmian, były zapowiedzi szumne. No niestety znowu jest najniżej z trójmiejskich drużyn. Liczymy, że troszeczkę się odbuduje w tej drugiej części sezonu i już będzie bardziej patrzeć na sezon następny, żeby zaatakować górną część tabeli. No i czekamy cały czas na powtórkę sprzed około 20 lat, kiedy na podium były trzy drużyny z Trójmiasta, czego sobie i państwu życzymy. U nich hokej. No to Paweł, no to ty się najlepiej znasz na tej dyscyplinie, najczęściej bywasz. Wiemy przecież, że 20 stycznia, tak? Mecz z Krakowem, na który się wybierasz. Bardzo ważny mecz z Krakowem. Tak. Mimo, że kiełbasek nie będzie. Drużyna, która wzięła się trochę znikąd. Ale są czysteczka zawsze. U góry, po prawej stronie, wiesz? Ciasto jakieś domowe. Ja się jeszcze nie jest na tym levelu, żeby go wpuścili na ciasteczka. Paweł ci załatwi. Nie, jeżeli chodzi o nich hokej, przede wszystkim liczymy właśnie na ten mecz z Krakowem. Pewnie drużyna, która wygra to spotkanie, będzie bliżej zdobycia tytułu mistrzyni Polski, a druga drużyna, mamy nadzieję, że powalczy o brąz w tym wypadku. Dziękuję. I przejdźmy jeszcze może do futbolu. Podsumował chłop sezon, nie? Do futbolu amerykańskiego może jeszcze przejdźmy. Mamy tu wybitnego specjalistę o tej dyscypliny sportu. Wojtek, jakbyś podsumował poprzedni sezon? Jak myślisz, czy w nowym sezonie będzie lepiej? Musi być lepiej, bo tam za dużo porażek było, jeśli chodzi o naszą gdańską drużynę. Więc ja nie widzę innej możliwości, jak marsz w górę tabeli. Tutaj Olga Hertel i cała ta ekipa, która zarządza tą drużyną, na pewno wiedzą, co robić, żeby było lepiej i na boisku szaleć. Będzie na pewno Tomasz Kępka i cała reszta drużyny. No i teraz liczymy na zwycięstwa w tym sezonie, bo ich zabrakło trochę. A my już niedługo damy państwu możliwość głosowania na sportowego bohatera roku 2023. Pamiętajcie, trzeba pobić rekord 1500 głosów. Później, pod koniec stycznia albo na początku lutego, nie, w połowie lutego pewnie, a może nawet bliżej końca lutego, spotkamy się wszyscy na specjalnej gali. Nawet już wiem, w jakim miejscu, ale nie powiem państwu, żebyście potem byli po prostu zaskoczeni tym, gdzie. I wręczymy znakomite statuetki dla najlepszych bohaterów naszego regionu. Mam nadzieję, że wszyscy się tam spotkamy i będzie jeszcze ciekawiej niż
wczoraj na Sylwestrze. O, Sylwester był w tamtym roku. No po właśnie. Co do tego wracać? Ja państwu statkiem statkiem na parę. Matku, chcesz coś zaśpiewać? Happy New Year. Marek jeszcze jest na Sylwestrze. Marek nie chce. Marek, najbardziej konkretna odpowiedź w całym programie. Tak, ja dziękuję. No dobrze, ja serdecznie też wam dziękuję, że spotkaliśmy się w ten... ciężki dzień. Wieczor. Tak, ty to powiedziałeś. Robert Siliski, spółdzielnia speaker. Dziękuję. Marek, na mnie dziękuję. Drugi Robert Siliski, to jest Wojtek Kuchta. Robert Siliski, Radio Gdańsk. Dobry wieczór. Wojtek Kuchta, spółdzielnia speaker. Chciałem życzyć wesołego aleluja. Jasiek Koczyński, fala spotu. Dziękuję. I Radio Kaszewy, no chcąc, nie chcąc też powiem. Dodawaj tak. Sobie ile chcesz. Tak. Zostańmy przy tej fali sportu. Kolega nasz nowy, który stawia. No i Paweł Oldi. Widzimy się już za tydzień. Dobrego nowego roku. Opa.